Witajcie moi drodzy, z tej strony Krzysiek z firmy Remont For You. Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj będzie film typowo vlogowy. Mam nadzieję, że on będzie dosyć krótki, aczkolwiek wiecie, że ze mną do końca nigdy nie wiadomo, jakie te filmy będą, czy długie, czy krótkie. Dzisiejszy film jest bezpośrednio związany z filmem, który opublikowałem dokładnie tydzień temu. W piątek o tej samej godzinie co dzisiaj opublikował się film, w którym to pokazywałem narzędzia firmy Atlas, które dostałem na testy i wziąłem udział w takim programie do testowania właśnie narzędzi Atlasa. Jeżeli ktoś nie widział tego filmu, niech sobie obejrzy, karta wyjeżdża tutaj od góry, nie będę się powtarzał. Tak więc zapraszam do oglądania. I dzisiaj, zanim przejdę do konkretów, chciałbym się z Wami podzielić pewną moją refleksją, bo wahałem się, czy w ogóle nagrać takie wideo, czy opublikować tego typu film, bo powiem Wam szczerze, jako twórca internetowy, który nie jest anonimowy, widzicie jak ja wyglądam, wiecie jak się nazywam, znacie mnie niektórzy. Czasami poruszam kontrowersyjne tematy, pokazuję jakieś narzędzia i spotykam się z różnym odbiorem z Waszej strony i bałem się, że będzie negatywny odbiór tego filmu, a zaskoczyliście mnie totalnie i powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się tak pozytywnego odbioru z Waszej strony. Jest prawie 400 komentarzy pod tym filmem z zeszłego tygodnia i 99% z nich jest mega, mega pozytywnych. Cieszycie się razem ze mną, że taka niebyle jaka firma zauważyła takiego robaka jak ja i chce jakoś tam wspólnie coś zrobić. Cieszycie się razem ze mną, wspieracie mnie w tym, co robię, gratulujecie i naprawdę, naprawdę powiem Wam szczerze, dawno mnie nic tak nie zmotywowało do pracy nad tym kanałem, jak właśnie komentarze z poprzedniego materiału. Tak więc dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście ze mną i w sumie to tyle. Kończę to gadanie, bo się zaraz rozkleję. Słuchajcie, w poprzednim filmie też zrobiłem taką małą zabawę, bo zostało mi trochę książek firmy właśnie z Atlasa, tak? Standardy prac glazurniczych i postanowiłem rozlosować jedną książkę spośród komentujących subskrybentów właśnie tego poprzedniego filmu. Spośród komentujących, ale że komentarzy jest prawie 400, a mi zostało jeszcze kilka tych książek, tak więc dzisiaj to rozlosowania będzie nie jedna, ale 5 tych książek. Dodatkowo do każdej książki dorzucam od siebie, bo mam dobry humor, kubeczek, bo wiecie, że z niego kawka smakuje najlepiej. Taki będzie pakiecik ode mnie, książka plus kubeczek, wyślę gdzieś to jakimś tam paczkomatem do 5 komentujących. Tak więc bierzemy się za losowanie, nie owijam dalej w bawełnę i w sumie tyle, chodźcie, zrobimy losowanie. Dobra, słuchajcie moi drodzy, losowanie książek odbędzie się za pomocą strony ralf-com. To jest strona do wybierania randomowych komentarzy z YouTube'a. Powiem Wam szczerze, że miałem losować w betoniarce, ale tych komentarzy jest za dużo i po prostu nie chce mi się tego robić. Żartuję oczywiście. Dobra, mam skopiowany adres URL tego filmu właśnie z zeszłego piątku. Wklejam go tutaj i wybieram randomowy komentarz. W sumie to 5 tych komentarzy. Wygrywa Ireneusz Klapa. Gratuluję. Drugi komentarz. Adam, zbieram punkty na mieszadło. Dobra, to jest drugi wygrany. Krystian Demkiw. Gratulacje dla trzeciego zwycięzcy. Krzychu 81, pozdrawiam, tylko czasem nie losuj w betoniarce. Krzychu, pozdrawiam Cię, mój imienniku. Jesteś czwarty wygrany i piąty wygrywa wykończenia bez cenzury. Grusz tu być zauważonym, coś tam, coś tam. Tak więc gratuluję wszystkim zwycięzcom. Proszę Was, panowie, bo tu chyba sami panowie byli, o skontaktowanie się ze mną przez maila. Mail jest w pierwszej linii opisu dzisiejszego filmu, tak więc zapraszam do kontaktu. Tam po prostu będziecie mieli dalsze instrukcje. I korzystając z okazji, od razu wylosuję pacę dla jednego z moich
z moich patronów. Tak jak powiedziałem w zeszłym filmie, dwie pieczenie przy jednym ogniu. Mam na ten moment 45 aktywnych patronów, tak więc wylosujemy sobie jednego z 45 patronów i generujemy piątka i to jest, moi drodzy, patron numer 5, Konrad Kiełkowski. Ja jeszcze tylko zobaczę, czy Konrad jest patronem od drugiego progu. Nie, przepraszam, pomyliło mi się. Andrzej Sasiński, tak, jest patronem od drugiego progu, bo wspiera mnie kwotą 19 zł. Tak więc, Andrzej, gratuluję Ci pacy, skontaktuję się z Tobą, bo mam do Ciebie kontakt mailowy i dogadamy się, w jakiej formie wysłać Ci tą pacę. Tak więc gratuluję jeszcze raz zwycięzcom, proszę o kontakt mailowy i przy okazji, zobaczcie na to, dziękuję jednemu z moich patronów, Lucjanowi, który w prezencie przysłał mi takie oto piwerka do posmakowania. Browar piwowski, nie znam tego browaru, ale będziemy testować. I w sumie to tyle. Lucjan, chciałeś wzmiankę o Tobie, tak więc jest. Mam nadzieję, że taka wzmianka Ci się spodoba. Dobra, kończę. I to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ta forma losowania jest dla Was w miarę uczciwa. Ja uważam, że uczciwiej się nie da chyba, tak mi się wydaje. Wszystkim zwycięzcom gratuluję jeszcze raz i zapraszam do kontaktu, tak jak powiedziałem, w mailu pod filmem. No i w sumie tyle. Życzę Wam przyjemnego weekendu. W niedzielę, prawdopodobnie o godzinie 17, ale to jeszcze muszę z małżonką się dogadać, pojawi się live, ale zobaczymy, czy w tą niedzielę, czy w przyszłą, i to będzie jubileuszowy live na moim kanale, bo w przyszłym tygodniu mija dokładnie 2 lata od wrzucenia pierwszego filmu takiego tematycznego, związanego z budowlanką na platformie YouTube'owej, czyli równiutko 2 lata temu wstałem z kanapy o godzinie 19, pojechałem do MediaMarkt, kupiłem kamerę GoPro i na drugi dzień zacząłem nagrywać. Tak więc zapraszam na niedzielnego live'a, jeżeli będzie, i tyle w sumie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.